Rozdział 6 Od dynamicznego wzrostu do organizacyjnej stagnacji. W ciągu lat, które upłynęły od pierwszego wydania tej książki w 1985 roku, liczba świadków Jehowy znacznie wzrosła. Trauma spowodowana rozczarowaniem z roku 1975 wydaje się dziś w społeczności prawie zapomniana. Podczas gdy w roku 1986 było najwięcej, bo 3 229 22 głosicieli i 8 160 597 obecnych na uroczystości pamiątki, to w roku 2012 liczba ta wzrosła do 7 milionów 782 346 głosicieli. I 19 13 343 obecnych na pamiątce. Jeśli wziąć pod uwagę tylko te dane, można stwierdzić, że świadkowie Jechowy są dynamicznym ruchem religijnym, który ma przed sobą świetlaną przyszłość. Towarzystwo Strażnica zapewnia, że Jechowa pobłogosławił światową działalność kaznodziejską świadków, wskazujące na rozwój organizacji. Ponadto towarzystwo wyraziło wielkie zadowolenie z powodu znacznego powiększenia się społeczności świadków w takich krajach jak Brazylia, a przede wszystkim Meksyk. Brazylia w roku 1986 miała 196 948 głosicieli. Ponadto towarzystwo Strażnica podało, że na dorocznej wiosennej uroczystości pamiątki było obecnych

co daje stosunek 1 do 155 Meksykanów. Jeszcze bardziej uderzający jest fakt, że w 2012 roku w obchodach pamiątki wzięło udział 2 563 518 obywateli Meksyku. Taki wzrost sprawił, że zarówno w Brazylii, jak i w Meksyku stosunek liczby głosicieli świadków do całej populacji jest wyższy niż w Stanach Zjednoczonych. Jednak nawet w tych dwóch krajach wzrost wydaje się zwalniać. Komentując w 1997 roku statystyki strażnicy, socjologowie Rodney Stark i Lawrence Yanakone dowodzili, że statystyki te są, mówiąc potocznie, zbyt konserwatywne. Wskazując na kanadyjski spis powszechny z 1991 roku oraz amerykańskie badanie z 1990 roku, przeprowadzone przez Bariego Kozmina i jego współpracowników, zwrócili uwagę, że liczba osób, które identyfikowały się jako świadkowie Jehowy, była znacznie większa niż liczba głosicieli odnotowana przez towarzystwo, zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Dlatego uznali, że świadkowie Jehowy są obecnie co najmniej tak liczni jak Mormoni, a prawdopodobnie liczniejsi. Co więcej, z wyjątkiem lat następujących bezpośrednio po proroczym rozczarowaniu z roku 1975, wzrost liczby świadków stale przewyższał wzrost liczby Mormonów. W 1945 roku na jednego głosiciela świadków przypadało 7,7 Mormona. Do roku 1994 liczba ta spadła do 1,9. Biorąc pod uwagę, że Mormoni są ogólnie postrzegani jako najbardziej udana nowa religia na świecie i mieli około 80 lat przewagi nad świadkami, to jest to zdumiewające osiągnięcie. Patrząc na statystyki dotyczące wzrostu średniej liczby głosicieli świadków w krajach rozwiniętych w latach 1986, 1995 można odnieść wrażenie, że Stark i Jana Kone mieli sporo racji w swojej ocenie. Statystyka pokazuje dość wyraźnie, że mimo negatywnej reakcji na porażkę z roku 1975 i powrotu do bardzo konserwatywnego stanowiska sprzed roku 1972, większość starszych wiekiem świadków i nowych konwertytów. Była gotowa zaakceptować przesłanie Towarzystwa Strażnica, że obecny świat ma się skończyć w wielkiej apokalipsie przed rokiem 2000. Jest jeszcze jedna strona tego optymistycznego obrazu, o której Towarzystwo Strażnica nie informuje. Od roku 1995 tempo wzrostu liczby świadków znacznie się zmniejszyło. Dobrze udokumentował to były świadek jechowy Paul Grandy z Sydney w Australii. Stwierdza on: Najważniejszą statystyką są procentowe wskaźniki wzrostu. Te pokazują znaczny spadek od 1995 roku. W ciągu pięciu lat przed rokiem 1975 liczba głosicieli rosła średnio o 15% rocznie. W latach 80. i wczesnych 90. Wzrost utrzymywał się na poziomie ponad 5% rocznie. Spadł on do poziomu 1 do 3%, czyli niewiele więcej niż wzrost liczby ludności na świecie, wynoszący 1,2%. Duża liczba nowych głosicieli to nastolatki, które zostały wychowane na świadków Jehowy. Wskazuje to, że prawie 2 miliardy godzin głoszenia rocznie Przynoszą Towarzystwu Strażnica tylko tyle nowych ludzi, by zastąpić odchodzące dzieci. Ze względu na duży wzrost świadków odchodzących z religii, liczba godzin głoszenia wymagana na jednego dodatkowego głosiciela podwoiła się z 4 tysięcy na początku lat 90. do ponad 8 tysięcy od 2000 roku. Różnica w latach 1991 i 2005 z 4000 do 16000 wynosi 400%. Z niezależnego naukowego punktu widzenia, Richard Singleberg i David Vose zajęli w dużej mierze to samo stanowisko co Grandi i krytykują artykuł i projekcje Starka i Kone. Powołując się na wcześniejszą ocenę Singleberga, w artykule zatytułowanym trąba dźwięczy odwrót, Wałs stwierdza. W swoim entuzjazmie dla wykazania znaczenia świadków Jehowy, Stark i Jana Kone zostali skłonieni do snucia śmiałych, ale być może nieprzemyślanych przypuszczeń na temat perspektyw tej grupy. Zasugerowali, że tempo wzrostu na poziomie 4% rocznie sprawi, że całkowita liczba aktywnych świadków wzrośnie z około 4 milionów w 1990 roku do 194 milionów na całym świecie w roku 2090. Napisali, że chociaż nie możemy być pewni, w jakim tempie świadkowie będą wzrastać w ciągu następnego stulecia, w naszym osądzie najmniej prawdopodobne jest założenie, że w najbliższej przyszłości przestaną wzrastać lub nastąpi ich spadek. Kontynuacja wzrostu jest najbardziej prawdopodobnym założeniem i opowiadamy się za prognozą 4%. Następnie, oceniając ich analizę, Wałs uznaje ich prognozy za niewyobrażalne i starannie wykazuje dlaczego. Podobnie jak Grundy przedstawia wykresy niedawnego spadku wzrostu świadków i ocenia, jakie, jego zdaniem, są przyczyny tego spadku. Analizując rocznik świadków jechowy za 2013 rok można zauważyć, że jedyne kraje europejskie, w których świadkowie odnotowali ponad dwuprocentowy wzrost liczby głosicieli w latach 2011-2012, to takie kraje jak Albania, Białoruś. Bułgaria i Liechtenstein, gdzie ich społeczności są bardzo małe. W pozostałych krajach wzrost był ograniczony do 1 lub 2%, a w wielu pozostał na niezmienionym poziomie lub zmniejszył się. Podobna sytuacja ma miejsce w Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Jednak to w Japonii najbardziej widoczny jest spadek gorliwości świadków. Przez wiele lat świadkowie rozwijali się w tym kraju w sposób, w jaki nie rozwijała się prawie żadna inna religia chrześcijańska. W 1998 roku w kraju wschodzącego słońca było już 222 912 głosicieli świadków, i wszystko wskazywało na to, że ten kraj nadal będzie się rozwijał. Później jednak liczba głosicieli zaczęła spadać, i w 2012 roku 14 lat później było ich już tylko 217 251. Choć taka strata może nie wydawać się wielka, pokazuje ona, że świadkowie nie zdobywają już wielu nowych konwertytów i że tracą niektórych aktywnych członków. Wymowny jest też wzrost liczby świadków lub jego brak w tych narodach, w których jest ponad 100 tysięcy głosicieli. Z rocznika Świadków Jehowy za 2013 rok wynika, że wzrost liczby głosicieli w większości dużych krajów europejskich, w większych krajach anglojęzycznych, a nawet w niektórych republikach Ameryki Łacińskiej uległ spowolnieniu lub nawet zahamowaniu. Tylko w Ganie, Meksyku, Nigerii, na Filipinach i w Wenezueli wzrost przekroczył 2%. Prawdą jest, że Świadkowie nadal znacząco rozwijają się w wielu krajach, ale wszystkie z nich to kraje rozwijające się, w których liczba aktywnych świadków jest mniejsza niż w tych wymienionych wyżej. Jak się okaże, wszystkie są republikami afrykańskimi lub latynoamerykańskimi, z wyjątkiem Indii. Ze statystyk wynika, że o ile świadkowie chowy w niektórych częściach rozwijającego się świata nadal szybko rosną, to w krajach rozwiniętych jest inaczej. Tam albo rosną znacznie wolniej niż w przeszłości, albo w ogóle nie rosną, albo zaczynają tracić aktywnych członków. Po części, ten brak wzrostu liczby głosicieli w miejscach, w których świadkowie Jehowy przeważnie bardzo się rozmnożyli, wynika z tego, że wielu świadków porzuciło swoją religię. Jak stwierdza raport Statistics on Religion in America z 2009 roku, świadkowie Jehowy mają najniższy wskaźnik retencji. Ze wszystkich wyznań. Tylko 37% wszystkich osób, które twierdzą, że zostały wychowane jako świadkowie Jehowy, nadal określa się jako świadkowie Jehowy. Świadkowie tracą więc znaczny procent swojej młodzieży na rzecz innych religii lub częściej na rzecz świeckiego stylu życia, do którego często zalicza się obojętność religijną, agnostycyzm i ateizm. Jednak nie tylko młodzież świadków odchodzi. Wielu z tych, którzy odpadli, jak chciałaby strażnica, to osoby, które przez wiele lat były wiernymi członkami ruchu. Są wśród nich byli pracownicy Centrali Strażnicy w Stanach Zjednoczonych, pracownicy oddziałów towarzystwa w innych krajach oraz absolwenci Szkoły Misyjnej Strażnicy Gilead. Ponadto zdecydowanie niewielka, ale znacząca grupa dobrze wykształconych świadków. W ogóle albo odeszła, albo została wyparta ze społeczności świadków. Nie dziwi więc, że wielu młodych ludzi po osiągnięciu wieku dojrzałego nie pozostaje świadkami Jehowy. Niewiarygodna liczba zakazów nałożonych na świadków, a także nacisk Towarzystwa Strażnica na pracę kaznodziejską i na to, by wszyscy świadkowie Jehowy, którzy chcą cieszyć się dobrą opinią, uczestniczyli w czterech godzinnych zebraniach tygodniowo. Muszą wielu drażnić. Również najnowsze, odnowione dyrektywy Towarzystwa dotyczące szkolnictwa wyższego uniemożliwiają w większości uczęszczanie na uniwersytety, co zostanie obszernie omówione poniżej. Te powody nie wyjaśniają jednak, dlaczego wielu starszych świadków otwarcie porzuca swoją wiarę lub po cichu staje się zupełnie nieaktywnych, zarówno w pracy kaznodziejskiej, jak i w uczestnictwie na zebraniach. Aby zrozumieć, dlaczego świadkowie jechowni nie rozwijają się tak jak w przeszłości i dlaczego wielu z nich odchodzi z ruchu, powinniśmy przyjrzeć się przede wszystkim, choć nie wyłącznie, czynnikom instytucjonalnym wewnątrz ruchu, a nie jego stosunkom ze światem zewnętrznym. Dlatego warto przyjrzeć się pewnym wewnętrznym zmianom i rozwojowi w społeczności świadków.